blow that piece of junk out of the sky! Wbrew tytułowi tego filmu nie będę tutaj mówił tylko o tych paździerzach i najgorszych syfach, a ogólnie o wszystkich książkach, które dotychczas z tego uniwersum przeczytałem. A wiele było naprawdę świetnych. I wiele było tragicznych. Bo kilku książkach, które miałem przyjemność przeczytać, powiedzieć, że są średnie, to jak powiedzieć, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Zacznijmy od Star Wars Zemsta Sithów. Ta książka udowodniła mi, że jestem skończonym frajerem. I nie dlatego, że coś jest z tą książką nie tak, bo książka jest świetna. To była pierwsza książka Star Wars, jaką przeczytałem i jaką również zakupiłem. Byłem przekonany, że to jest absolutnie biały kruk, już niedostępny nigdzie i nie kupię go za normalną cenę. Dlatego, jak mi się zaczął hype na książki Star Wars, to był luźny pomysł. Oglądałem standardowo, co wychodziło na Disney Plus, nowy serial Star Wars, to oglądałem. To był akurat moment po premierze Obi-Wana Kondoniego. Obejrzałem ten serial, był jaki był, ale wiadomo, Darth Vader robił swoje, miał swoje momenty, podobał mi się, ja nie jestem jakimś szczególnie wymagającym widzem. No i mówię, odświeżyłbym sobie Zemstę Sithów, gdyż Zemsta Sithów filmowa jest moim jednym w ogóle z ulubionych filmów, jakie kiedykolwiek oglądałem. Prawda, ładunek emocjonalny, ostateczna bitwa na kina i Obi-Wana to jest coś chyba już nie do powtórzenia, jeżeli chodzi o to uniwersum przynajmniej. No i mówię, rozwinę sobie tą epicką historię, czytając książkę, albowiem na jakimś kanale na YouTubie słyszałem, że podobno ta książka ładnie film rozwija. Faktycznie wszystkie te braki w filmie wypucowała, ładnie tu jest wszystko opisane, jest napisana całkiem spoko, czyta się to dobrze i nie żałuję kompletnie jej zakupu. Ale niestety... Niestety, jak już mówiłem, myślałem, że jest to kompletnie nie do zdobycia biały kruk. No i wpisałem wolę X-a, Star Wars Zemsta Sithów, ktoś sprzedaje, mówię, 200. No nie mało, ale też nie jakoś dużo. Kupiłem tą książkę za 200. Tylko po to, żeby za tydzień moja kobieta znalazła mi ją na Oliksie za 2 dychy. Aczkolwiek była to pozycja naprawdę warta przeczytania, to jest już książka, która jest od wielu lat niedostępna, już jej nie dodrukowują, więc jedynie idzie ją dorwać w second handzie. Jeszcze w polskim tłumaczeniu jest trudniej, po angielsku to jeszcze jakoś idzie je kupić. Zależy od szczęścia, bo czasem po prostu ludzie sprzedają, nie wiedzą co mają, nie wiedzą, że to jest rzadki towar i sprzedają niektórzy za 2 dychy, a niektórzy właśnie takie cwaniaczki, od którego mi się zdarzyło kupić, sprzedają za 200. Troszkę od siebie dodaję, aczkolwiek nie za dużo, bo wiadomo, to ogólnie powstało na podstawie scenariusza do filmowej Zemsty Sithów. To była moja pierwsza starosłowa książka, nabrałem ochoty na więcej. To tych akurat nie czytałem. Przejdźmy teraz do czegoś najlepszego, co było też jedną z pierwszych książek Star Wars, jakie przeczytałem. Po prostu nie zdołałem drugi raz znaleźć czegoś tak dobrego. To nie tylko jest dobra książka Star Wars, ale to są ogólnie naprawdę dobre książki, dobre fabuły. Nie wiem, czemu Disney nie pójdzie po chuja do dupy i nie zrealizuje na przykład takiej trylogii Dartha Bane'a w formie filmu, a tworzy jakieś alkoholity, które są jakie są. Trylogia Dartha Bane'a to jest naprawdę chyba jedna... Nie wiem, bo nie czytałem trylogii Trauna, ona potem też uważałem za świetną, ale to są na pewno najlepsze książki Star Wars, jakie czytałem i jedna w ogóle z lepszych książek, jakie ogólnie czytałem. Historia nie jest jakaś skomplikowana, jest dość prosta, ale jest wiarygodnie i ładnie przedstawiona. I co najważniejsze, Darth Bane, tytułowy Lord Sithów, nie? Nie jest postacią pozytywną, to nie jest w ogóle w żadnym razie dobry bohater. Można się nim sympatyzować, zwłaszcza jak ktoś lubi Villianów i tak dalej. No ale to nie jest właśnie postać z peleryną ratująca niewinnych, a raczej tych niewinnych bez powodu zabijająca. To jest spoko. Ja zacząłem przygody z tym Darthem Bane'em w dość nieosobliwy sposób, bo spaliłem sobie na YouTube jakiegoś audiobooka, akurat znalazłem. Słucham sobie tam pierwszy rozdział, drugi, okazuje się, że na początku jest tam jakimś kopaczem w górniczej dolinie w kosmosie. Kopię sobie tam, wiadomo, powoli tam się jakaś intryga wywiązuje. To się dzieje 1000 lat przed wydarzeniami z filmowej sagi, wiecie, z prequeli, z nowej trylogii. I tam jeszcze w tamtym czasie Sithów jest od chuja. Tam jest cała armia, normalnie jest cały zakon Sithów i cały zakon Jedi i oni, wiadomo, walczą między sobą. No i Darth Bane zasłynął w kanonie Star Wars jako ten legendarny Sith, który stworzył tą zasadę dwóch, wiecie, że zakończył zakon Sithów, a stworzył duo Sithów. No i tu jest właśnie to wszystko ładnie opisane, jak to do tego dochodzi. Wszystko trzyma się kurde kupy. Fabuła jest świetna, wciąga. 3 tomy kupiłem, pamiętam, po dobrej cenie, bo jak za 3 tomy 150 zł tych rzadkich książek, to moim zdaniem była dobra cena.
i naprawdę wciąga niesamowicie, dobrze się to czyta i jest to jedna z najlepszych książek Star Wars, jakie było mi dane czytać i mi się wydaje, jakie powstały. Polecam naprawdę każdemu. Następna pozycja, którą przeczytałem, czyli Poza galaktykę Timothy'ego Zahna. Timothy Zahn wśród autorów książek Star Wars jest dość popularny, bo to jest autor trylogii Trauna. Nie czytałem trylogii Trauna, ale rozumiem po części, dlaczego ten autor jest uznawany za jednego z lepszych, bo ta książka jest naprawdę spoko. Niewybitna, opowiada historię, jak tam sobie jakaś tam grupa Jediów, razem oczywiście gdzieś tam się przeplata Anakin Obi-Wan, postanowiła polecieć na lot odkrywczy poza galaktykę, odkrywać nowe lądy. No i tam gdzieś natrafiają na tego tytułowego Trauna, który pojawił się w wersji live action w Asoce, który jest naprawdę świetną postacią, jest to wiecie taki geniusz taktyczny, Józef Piłsudski Galaktyki, Napoleon Galaktyki, manuje charyzmą ta postać. Podobnie jak to miało miejsce w serialu o Asoce. Mam nadzieję, że w live action pojawi się Trauna więcej, bo to jest naprawdę fajna postać i naprawdę chcę przeczytać tą trylogię Trauna i kiedyś na pewno to zrobię, jak na nią trafię. A ta książka, jak dorwiecie po dobrej cenie, warta polecenia. Natomiast książka o ataku klonów jest dobra. To mi się czytało dobrze, mówię, jak już mówiłem, nie wiem z jakichś powodów, ale te adaptacje książkowe filmów mi się naprawdę podobają. Tutaj te książki, mówię, powstają na podstawie scenariusza do filmu, czyli wszystko, co nie trafiło do filmu, znalazło się w tej książce, więc mam tutaj scenę na przykład, jak Anakin poznaje starych Padme, oni poznają swojego psychopatycznego zięcia. Super scena. Brakuje jedynie sceny, jak Anakin rozdziewicza Padme, ale darowali ten opis, niestety. No ale ogólnie naprawdę książka fajna. Aczkolwiek, no, ciężko jest czystym sercem polecić książki pisane na podstawie filmu, bo mówię, coś do takich perwersów jak ja. Mi się to podoba. Jest jeszcze to, czyli Komandosi Republiki. To ogólnie ma dalszą swoją kontynuację w tomie chyba 14. No ogólnie to jest chyba kilka tomów, to jest 5 czy 6 tomów opowiadających i to jest wstęp do tego. I to jest akurat dobre. Opowiada historię właśnie z perspektywy tych klonów komandosów i ona się ciągnie wiesz, przez kilka tomów. Ja na razie przeczytałem tylko jeden i ten pierwszy mi się podoba. Jest to fajnie jest pokazane właśnie, fajnie jest opowiedziany po prostu o tym, jak klony funkcjonują, jaka jest tam jest perspektywa na świat, jak oni działają. Strasznie rozwija to postać klonów i mi się wydaje, że nawet te książki o komandosach republiki rozwijają te postacie klonów lepiej niż sam serial o wojnach klonów. Bardziej się tam zagłębiamy w ich psychikę i w ich ogólne relacje między sobą. Naprawdę ta książka mi się podobała. Tam wiadomo, skończyła się w miarę pozytywnie, ale wiem, że tu są następne tomy przede mną. Kończy to na rozkazie 66, więc zakończenie pewnie będzie jako takie dramatyczne, więc mam co do tego dobre nadzieje. To mi się podobało, to mogę z czystym sercem polecić. Zanim przejdziemy do paździerzy, jeszcze ostatnia dobra pozycja, którą naprawdę dobrze wspominam i muszę o niej wspomnieć, a jest to Kenobi. Jest to historia właśnie Obi-Wana Kondoniego. Nie jest to historia jak z serialu, że opowiada wydarzenia 10 lat po rozkazie 66 i o tym, jak wiadomo, pojawia się Darth Vader, Obi-Wan ma jakąś super misję, ratuje Leję i tak dalej. Nie, to absolutnie nie jest historia epicka, taka jak chcieli ją przedstawić w serialu, a jest to historia kameralna. Ona się dzieje pół roku po zemście Sithów. Obi-Wan tam układa sobie życie, szuka sobie roboty na magazynie na Tatooine. Tutaj, wiecie, drobna przestępczość, jakoś takoś, tutaj pierwszego lepszego burdelu próbuje. No ogólnie układa sobie życie na Tatooine. Nie ma tutaj wątku takiej zaawansowanej depresji, jak było to przedstawione w serialu. I ogólnie książka jest traktowana jako legenda, bo ogólnie Star Wars, odkąd Disney przejął prawa, jest podzielone na kanon i legendy. Ja osobiście jestem takim fanem Star Wars, że ja sobie kanon tworzę sam własny, po prostu co mi się podoba i co mi pasuje w miarę do ogólnego lore, traktuję jako kanon. Dlatego dla mnie ta książka spokojnie może być uznawana za kanoniczną, gdyż mówię, dzieje się pół roku po zemście Sithów. Opowiada o tym, jak sobie Obi-Wan układa życie na Tatooine, jest tam jakaś mała intryga z Tuskenami, pomaga tam jakieś rodzince, poznaje sobie tam jakąś tam laskę w średnim wieku, jakiegoś tam milfa z dwójką dzieci, wiadomo, tam im pomaga. Ogólnie fajna, przyjemna historia i dobrze się to czyta, więc to jest książka, którą również ze Star Warsów polecam i można by ją spokojnie traktować jako kanon. No faktycznie, na serial disneyowskim stylu się nie nadaje, chociaż jakby jakiś dobry scenariusz się za to wziął, to myślę, że tam ten serial z Obi-Wanem nie trudno było przebić. Nie ma tu fajerwerków, ale jest bardzo przyjemna. To mi się naprawdę dobrze czytało. Lordowie Sithów. Nie mogę powiedzieć, że to było totalne gówno, ale to było... No dobra, to nie było gówno, ale to nie było to, czego oczekiwałem. Bo jak mówię, kupiłem tą książkę licząc, że będzie tam dużo perypetii Palpatina i Vadera.
Oczywiście jakieś tam perypetie Palpatina i Vadera i historię dostałem, ale większość to oczywiście był ruch oporu Rylot, tam była właśnie postać ojciec tej... Ham Syndulla, czy jakąś tam ma, on tam odgrywa ważną rolę w tej animacji o rebeliantach, a zwłaszcza jej córka Hera, ona się w serialu Asoce pojawia i tak dalej, to też jest ważna postać. Więc ona jest tam wspominana i ogólnie opowiada historię o Rylot. Rylot to jest ta planeta, gdzie są te prostytutki z tymi kurwa ogonami zamiast włosów. I cała fabuła się o tej książce słucha. Wiadomo, Imperium chce robić to co Imperium, czyli krzywdę. A o ruch oporu chce robić to co ruch oporu, czyli nie dać sobie zrobić krzywdy. I jak się to kończy? Kończy się tak właściwie. Ruch oporu. To jak ruch oporu. Szybki wpierdoli do domu. Sitowie jak to sitowie. Szybki winek i do domu, nie? W tamtym okresie oczywiście. Się dzieje chyba jakoś 10 lat po tym. Nie pamiętam dokładnie. Po zemście sitów. No i Ahsoka. To przeczytałem. Jakieś dobre wydawnictwo zrobiło dodruk. Można było to kupić za dobrą cenę 50 zł, czyli za normalną cenę książkową, bo ta książka swego czasu na Oliksie osiągała jakieś niebotyczne, popierdolone kwoty. Ja pamiętam chyba w jakimś 2019, kiedyś byłem w Warszawie, na Nowym Świecie, w księgarni ją widziałem. Chyba kosztowała tam 4 dyszki, ale wtedy tam książkami Star Wars się jakoś nie interesowałem. I wtedy żałowałem, że jej później nie kupiłem, bo potem na Oliksie ona latała po 300 parę złotych. Ja mówię, kurwa, co w tej książce musi być? Nie wiem, tam nudesy te Ahsoki są, że oni ją za tyle tego, albo jej pierwszy raz opisali, że ona za tyle chodzi, no kurwa. Okazało się, że nic z tych rzeczy, bo Olejusiek potem przy premierze serialu o Ahsoce zrobił dodruk tej książki i ta książka faktycznie jest takim, można powiedzieć, dobrym wstępem. No wiecie, opowiada jej historię od razu po rozkazie 66, jak ona tam sobie radzi i opowiada też przede wszystkim historię, skąd ona właśnie wytrzasnęła te dwa białe miecze. Całkiem spoko właśnie Star Warsowa książka, nic wybitnego, no powiedzieć średniak, ale... Przed obejrzeniem Ahsoki to było dobrze to przeczytać. Aczkolwiek nie jest to konieczne, bo chuja to zmienia po prawdzie. No i pora przejść do tych mniej dobrych pozycji. Aczkolwiek to są pozycje na średnim tierze, czyli nic naprawdę wybitnego, totalne średniaczki, ale nie są totalnymi gównami. Maska Kłamstw i Darth Maul, Łowca z Mroku. Ja jestem od razu, zaznaczę, wielkim fanem prequeli. Trilogia prequeli to jest moja ulubiona, ja się na niej wychowałem. Nie jestem fanem starej trilogii, tej oryginalnej. Znaczy, lubię ją, szanuję, ale to nie na niej się wychowałem. Maska Kłamstw, która opowiada o jakiejś tam froncie mgławicy, wiecie, jakaś tam grupa pseudoterrorystów tam szykuje zamach na kanclerza Valoruma, to jest ten wieśniak, o tutaj na okładce. Oczywiście tam Qui-Gon Jinn z Obi-Wanem kondoni mu ten zamach udarem jają i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie wprowadza to tą intrygę, która prowadzi do blokady Nabu w Mrocznym Widmie. Całkiem spoko się to czytało, trochę przynudzało, ale mówię, na tle niektórych gówien jest całkiem spoko. Zwłaszcza, że łatwo idzie to dostać. Powiem wam, ja to kupiłem za 15 zł. Analogicznie jest właśnie o tej książce Darth Maul, Łowca Zmroków. Również jest to prequel Mrocznego Widma. Ukazuje nam po prostu jakąś tam misję Dartha Maula, gdzie miał tam zabić jakichś świadków. Pokazuje właśnie, jak jest tam Darth Maul wykorzystany nie jako pełnoprawny Sith, a po prostu jako taka maszyna do zabijania, taki najemnik Sithów. Tam wiadomo, Palpatine go tam manipuluje i tam wysyła go, żeby jakiś gościów dorwał i cała książka jest o tym, jak tam właśnie jakiś dwóch tam wieśniaków śledzi, żeby ich zabić. Całkiem też się przyjemnie zaczytało, aczkolwiek nic to nie jest specjalnego. Jak ktoś lubi postać Dartha Maula, to spoko, ale to nie jest ten Darth Maul, którego później znamy z Wojen Klonów, który się staje tym charyzmatycznym Sith Lordem, tylko to jest taki Darth Maul bardziej mroczno-widmowy, czyli małomówny, dużo, dużo bijący. Wiecie, o co chodzi? I kolejną książką, którą przeczytałem, to już był 6 tom z tej kolekcji Wojen Klonów, czyli Mroczne Widmo. To jest po prostu książkowa adaptacja filmu. Ja osobiście te książkowe adaptacje filmów lubię, znaczy Zemsta Sithów miała z nich najwięcej sensu, bo najwięcej dopowiadała. Tu Mroczne Widmo też tam troszkę od siebie dodaje, aczkolwiek nie za dużo, ale czytało się to przyjemnie. Nie oszukujmy się, jest to też mocny średniak. Mówię, chcę przeczytać dalej, jakąś historię, jak początki są Vadera i tak dalej. No i mam! Następny tom właśnie z tej oto 26-tomowej kolekcji z Wojen Klonów jest Czarny Lord, narodziny Dartha Vadera. To książka, która również jest rzadkością i ciężko ją dostać. I jak zobaczyłem ją za 150 zł, no to mówię, kurwa biorę, muszę to mieć. No i kupiłem.
I tu akurat mi nie znaleźli jej za dwie dychy parę dni później, ale coś czuję, że też by się dało to taniej kupić. Aczkolwiek tutaj już tak fajnie jak w Zemście Sithów nie było. Myślałem, że będzie tutaj dużo o Darcie Vaderze i no trochę o nim było, ale jak w większości po prostu tych książek Star Wars jest tak, że one się wcale nie skupiają na tytułowych postaciach. Na przykład mamy książkę Czarny Lord, Narodziny Lorda Vadera, myślimy, że cała będzie z perspektywy Vadera, będzie o nim opowiadała, a chuja takiego, 90% książek Star Wars, które ja przeczytałem, tak miało, że po prostu jest pisane z perspektywy jakiegoś side charakteru wymyślonego na potrzeby książki, a te tytułowe postacie, które mają zapewnić sprzedać książkę, są często po prostu takimi bocznymi postaciami, przewijającymi się czasem nawet jak jakieś cameo w Marvelu. No i to jest taki Star Warsowy średniak. Całkiem spoko się to czytało, troszkę było opisu jak tam Darth Vader się czuje w tej zbroi, się, wiecie, tam krótko po transformacji, jak się tam uczy w niej chodzi, że musi używać mocy, żeby tam sobie przewierać nóżkami, że konia sobie nie może zwalić, trochę narzekam i tak dalej. Ogólnie, że stracił więcej niż zyskał, przychodząc na tą ciemną stronę mocy, że Palpatine go w chuja zrobił, Palpatine go wiadomo w chuja zrobił i nawet się tego nie wstydził. I ogólnie opowiada o tym, jak tam początkowo, wiecie, takie są pozostałości rozkazu 66, tam zaczyna pacyfikować tych pozostałych Jedi przy życiu, no jego początki pokazuje. Nic jakoś specjalnie odkrywczego, ale dla fana całkiem spoko pozycja. Oczywiście nie za 150 zł. No i przejdźmy do strefy cierpienia. Strefy cierpienia. Te oto trzy tomy, 11, 12 i 13 z cyklu o wojnach klonów, no to już mi idą bardzo kurwa ciężko. Zważając na to, o tu mam zakładkę. 198 strona. Zacząłem tą książkę czytać chyba z 3 miesiące temu. W międzyczasie przeczytałem już 5 innych. Ale dokończę to, bo ja nie lubię przeczytać książki, które zacząłem. Ale naprawdę tom, kurwa, ten spisek na Kestusie nie jest on taki tragiczny. Nawet jest spoko. Ale nie wiem czemu już po prostu szedł mi hype na te książki Star Wars i ciężko mi się czyta książki, które po prostu wiem mniej więcej jak się skończą, bo bohaterowie, których uwielbiam, tutaj mam takiego na przykład Kita Fisto, czyli tego, wiecie, ośmiornicy człowieka. Obi-Wana Kondoniego i tak dalej. Wiem, że nic się im złego nie może stać, no bo wiem co się dzieje z nimi potem w kanonie Star Wars. No i ogólnie intryga i ta całość, no jest taka mocno średnia, tylko ciągnę to i ciągnę. No ale ten spisek na Kestusie jeszcze nie jest tragiczny. Czego nie mogę powiedzieć o tym punkcie przełomu naszego Samuela L. Jacksona. Nick Fury w uniwersum Star Wars, Mace Windu z fioletowym mieczem. Patrzcie, glacarz mu się odbija w świetle. Błyszczy kurwa właśnie jak tą glacą ta książka, no błyszczy, ale nie w ten pozytywny sposób. No, ostry średniak, znaczy może nie jest taka zła, bo zawiera tak zwane dzienniki Mace'a Windu, gdzie tam Mace Windu zawiera swoje przemyślenia. Jak ktoś jest spocony na Gwiezdne Wojny, to może mu się te dywagacje o mocy i o sensie istnienia podobać. Mi się nie podobały. I ogólnie książka strasznie nudna, tam Mace Windu trafia do jakiegoś afrykańskiego kosmicznego Kongo i tam poznaje jakichś swoich chyba pobratymców, bo to jego jest ojczysta planeta, Harrenhal. Dobrze to pamiętałem? Tak, Harrenhal, prawie dobrze zapamiętałem. No i tam sobie jest na tej planecie, jest tam standardowa jakaś intryga, typowa książka Star Wars, oczywiście kończy się wszystko dobrze. Giną pewnie jakieś postacie poboczne stworzone na rzecz książki, ale chuj to kogo po prawdzie obchodzi. Zważając na to, jak to jest napisane, to ciężko. No i czas na paździerz. Oj tak. Planeta życia. Jak to czytałem, pamiętam, byłem chyba na miesięcznym zwolnieniu lekarskim i ogólnie wtedy czytałem właśnie dużo książek. I mówię, już czytam te książki Star Wars, tam leciałem chyba po kolei z tymi tomami z tej kolekcji Wojen Klonów i doszedłem do tej oto perełki. No mówię, no, dzieje się tam po Mrocznym Widmie, ten okres między Atakiem Klonów a Mrocznym Widmem. Mówię, dobra, jakaś tam będzie historia, że lecę sobie na jakąś planetę. O kurwa. Bez kitu, no jeszcze pierwsze 50 stron było spoko, jak tam był opis, jak tam ten Anakin żyje w tej świątyni Jedi, jak tam jakieś tam nielegalne wyścigi uliczne na śmietnikach uskutecznie i tak dalej. To jeszcze było spoko. Ale potem polecieli na jakąś planetę, gdzie tam kurwa tworzyli jakieś żywe statki, nie wiem, z jakichś homunculusów i robali magicznych czar drzew, robili sobie statki kosmiczne. To kurwa odpadłem. W ogóle ta książka do niczego kompletnie nie prowadziła. Tam była jakaś historia tej Zonama Sekot, czyli żywej planety. To było tak? Zonama Sekot? O, nawet zapamiętałem nazwę. To jest tak, że takie chujowe rzeczy się bardzo pamiętam. To była jakaś historia tej żywej planety i oni tam polecieli, żeby jakieś tam chyba ceny statków negocjować. Dokładnie nie pamiętam, bo czytałem to 2 lata temu, ale to było takie gówno naprawdę, że to w ogóle szkoda na to tracić czas. To mówię, do niczego to nie prowadziło.
Ostatecznie ten statek zbudowali, ale historia się urwała w jakimś momencie, jakby już autor powiedział samemu sobie: kurwa, mam dość, nie chcę już mi się tego dłużej pisać, pierdolę, wydam to i tak kupią to, bo to marka. No i pewnie miał rację, ludzie to kupili, ale książka jest ogólnie, no lubimy czytać, zjechana kompletnie. To są rozdziały, na którym na jednej stronie są trzy rozdziały. Tutaj rozdziały trwają po chyba dwa akapity dosłownie. O, proszę, na przykład tu mają przykład, to nie jest ten hardkorowy. Tu jest, jedna strona mam rozdział 54, rozdział 53. Rozdział na jeden akapit? XD. To niezły rozdział. Tak wygląda, jakby autorowi płacili od rozdziału. No to teraz, o kurwa. Nadchodząca burza. No niezły shitstorm w moim mózgu nadszedł, jak to zacząłem czytać. Nie no. To jeszcze nie było aż tak tragiczne jak Planeta Życia. To było poziom wyżej i zważając na to, że czytałem to troszkę chwilę po Planecie Życia, no to miałem po prostu niskie oczekiwania wobec następnych książek, więc nie zabolała mnie aż tak bardzo. No ale książka jest no słaba, nic specjalnego, jest to historia, wiecie, już Anakin jest dość starszy, czyli jest na tym poziomie mniej więcej jak w Ataku Klonów. To jest w ogóle prequel do Ataku Klonów. To się dzieje chwilę zaraz przed rozpoczęciem akcji z drugiej części filmu Ataku Klonów. I o czym ona opowiada? Kurwa, już nie pamiętam. Tam polecieli sobie na jakiegoś Ansiona, tam towarzyszyła im Luminara Umbuli i ta jej padawanka Bari Sophie, która w serialu Wojna Klonów okazała się być zdrajczynią. No i sobie tam byli na tym Ansionie, negocjowali sobie tam z tymi owadami jebanymi. Nie wiem, co oni tam wynegocjowali, już nie pamiętam, czy się skończyło, bo mówię, taka książka na raz. Przeczytałem i po dwóch tygodniach już nie pamiętam, co się tam działo. Zapamiętałem jako słabe i zapewne było to słabe, bo jakby to było dobre, to bym o niej pamiętał. No i to tyle! Mam tych książek Star Wars koło chyba 40 paru, nie liczę ich dokładnie, chyba 47, jeżeli dobrze pamiętam. To se nagrałem.